Anko, jesteśmy dzisiaj na plantacji Przężyta Ozimego, odmiana Probus. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jest to kolejne Przężyto, tak zwane na 10 ton. Zobaczcie, tutaj troszkę mamy chwastów. Kolejny raz. W tym roku bardzo to wszystko dziwnie wyglądało. Stosunkowo, żeby nie było czasu jakby pryskać, ale to jest tylko powiedzmy 2 czy 3 przejazdy. Są takie, gdzie z jesieni przepuściło. No i co najważniejsze, zobaczcie, to Przężyto, moim zdaniem to ma idealną obsadę, ładnie jest zasiane, ładne szerokie liście, zdrowe, to chyba najważniejsze. Co tu nam będzie wychodziło? Wilgoć w glebie mamy, ziemia, trzecia, czwarta klasa, zobaczcie, żadnych przypaleń, rośliny delikatnie fioletowe, gdzieniegdzie łodygi są. Przez to, że było zimno, nie wyciągało fosforu. Podstawa była bardzo zdrowa. Tak naprawdę wychodzi nam już powoli liść flagowy. Później będą kłosy. No i mówię, no bardzo fajnie. To jest Przężyto po Przężycie. Po Przężycie jarym, jak w zeszłym roku. I to by było na tyle. Zobaczcie, tutaj jeszcze łan. Szerokie, ładne liście. Tutaj gdzieś końcówka była fioletowa, o, fioletowa końcówka, bo zimno było i cała działka jest równa. Dobra, to by było na tyle, siemanko, hej.